Cześć. Ustaliłyśmy już z panią profesor, że jesteś i piękna, i zdolna, czyli masz wszystko. Zawsze tak było? Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło cię poznać. Cześć, bardzo mi miło. Ja przepraszam, bo mam wrażenie, że cię znam może dlatego, że cię po prostu dużo słucham. Dobry, cześć. Witam. Tak? To miło. Ja z kolei bardzo, mimo że cię nie znam, to bardzo cię lubię, nie wiem. Nie wiadomo, skąd to się wzięło. Czy to tak można powiedzieć, ale jakoś darzy cię dużą sympatią, także bardzo. No to żeśmy sobie tu posłodziły, teraz przejdźmy do prawdy i tylko prawdy. Od kiedy wiedziałaś, że masz talent? Talent muzyczny? Nie wiem, czy muzyczny. Bo ty masz, ty jesteś kobietą wielu talentów, mam wrażenie. Ja pochodzę z takiego damskiego, babskiego domu. Mama i dwie siostry. Mama i dwie siostry. Taty nie było, czyli taki babski świat miałyście swój. I mama jest, była tancerką baletu i mam wrażenie, że ona chyba w nas chciała widzieć różne talenty. I pewnie to nam przekazała gdzieś i genetycznie, i poprzez zainteresowania. I właściwie ja chyba bardzo szybko, w wieku 10 lat, trafiłam na przesłuchanie do teatru Syrena. I tak się zaczęło. I to był początek rzeczywiście. Tak, ale ten twój debiut to Gerda. Bardzo zimna rola, powiem ci. Czy ty jesteś takim zimnym? Zimna? Zimna. Gerda zimna? No, nie? Nie, nie, nie. Ciepła, po prostu kochająca, robiąca wszystko, żeby znaleźć swojego brata, nie brata, chłopaka. To taka też jest dziwna historia. Ty jesteś kobietą o wielkim sercu? Bo ty mówisz, że jak śpiewasz, to śpiewasz. Ja jeszcze cały czas kminię. Słuchaj, dopiero zaczynamy. Zaraz staniemy w korku, będziesz musiała odpowiadać na te wszystkie niewygodne pytania. Nie, nie są niewygodne, tylko ja po prostu chyba dopiero rozkręca mi się kawę? I aparat mowy i tutaj procesory. Także. Ty masz małe dziecko, podobnie jak ja. To twoje jest chyba 2-3 miesiące starsze. Wiemy, jak jest z tym niewyspaniem czasami. Dzisiaj spałaś? Dziecko zostało w domu, czy przyjechało z tobą? Nie, jest ze mną, jest ze mną. To czyli to spanie było takie różne? Tak, no teraz ma taki okres od jakichś 3 tygodni, że często się budzi w nocy, tak jakby troszkę popłakuje. Znowu zaczęła pić mleko w nocy, więc no tych pobudek jest trochę. A już był taki czas, że już spałam sobie. Okej. Okay. I to zazwyczaj wtedy, jak musisz rano wstać i być świeża jak ogóreczek. Troszkę tak, ale... No takie są. Dlatego też muszę cię przeprosić, że nie wzięłam ze sobą ukulele. Bo... No Jezu, ja tak chciałam, żebyś mi to zagrała. Ja też bardzo chciałam i wczoraj się nad tym zastanawiałam, że to będzie bardzo fajne. Ale mam na usprawiedliwienie swoje historie, tak? Że przyśniło mi się coś strasznego. Mów. Jakiś koszmar. Jako, że ja naprawdę nigdy... Tu trochę się pochwalę, ale to też nie będzie pochwała, tylko prawda. Mhm. Ja nie fałszuję. Nigdy? Nie, znaczy nie fałszuję, no po prostu ja mam bardzo dobry słuch. Tak. Dlatego ciężko jest mi też słuchać muzyki na żywo bardzo często. Nie chadzam na koncerty. Wyłapujesz? Tak często. Wyłapujesz błędy niechcący? I śniło mi się, wyobraź sobie, że strasznie fałszowałam. Ale tak. Ale tu, w tym moim samochodzie ze mną? Obok nie, mnie, tak? Nie. To jakaś była sytuacja chyba, czy koncertowa, czy coś. Okay. Rano się obudziłam z chrypką, więc mówię, o, to jest chyba znak. Nie bierz tego instrumentu, bo będzie... Bo będzie źle. Będzie nie źle, pójdzie. Także przepraszam cię bardzo. No dobrze. Ale zapraszam cię na swój koncert. Ja wiem, ale ty masz 22 października, a ja wtedy już jestem w mojej podróży motocyklowej, bo wyjeżdżam 17, więc niestety... Tak. Podróż, opowiedz mi coś o tym. To na następnym razem, bo teraz opowiadamy o tobie, a potem opowiem o mnie. Boże, ale tak, jadę bardzo ciekawe miejsce, Argentyna, Boliwia, czyli na motocykle. I to jeszcze w damskim gronie. Zapraszam, jak będziesz następnym razem miała ochotę, to możesz do naszej grupy dołączyć. To tylko baby same jadą. Wspaniale. Więc... Czyli masz prawko na motocykle? Od wielu lat. Okay. Tak. Ja podjęłam próbę 2 lata temu, ale dowiedziałam się, że jestem w ciąży, więc od razu zrezygnowałam. Już w tym roku nie... No to wróci do ciebie. To wraca, bo za mną chodziło od liceum, więc to wraca, to spokojnie, dojrzeje każdy plan. Temat. O Jezu, co to. Chciałabym wrócić do tego, o co pytałam cię na początku, czyli do tego, skąd wiedziałaś, że masz talent, bo najpierw pojawił się modeling, potem pojawiło się doświadczenie aktorskie, a tak naprawdę muzyka wygrała, mam wrażenie, ze wszystkimi tymi rzeczami, których próbowałaś. Ty czułaś to, że ta muzyka to jest rzecz, którą powinnaś i musisz robić? Ja mam wrażenie, że ja czułam od zawsze, tylko jakoś
i los, i świat trochę zawsze mnie w inne strony gdzieś pchał. Pchał to takie właśnie to pierwsze, co się narzuca. No. Ale nie uważam, żeby moje czy podjęte decyzje, czy właśnie te życia, które przeżywałam, bo mam wrażenie, że już jako 14-latka zaczęłaś wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych i robić karierę w modelingu. Miałaś 14 lat, byłaś dzieckiem. I sama? Z plecaczkiem? Mama się nie bała? Nie, z plecakiem nie, z walizką. Mama się bała, ale byłam tam w dobrych rękach i nigdy nie zaznałam tam jakiejś takiej sytuacji, która... A co ze szkołą wtedy? Obecnie by była, prawda? Dawałaś radę korespondencyjnie, czy ty po prostu też jesteś zdolna, jeżeli chodzi o szkołę, miałeś same piątki? W wakacje i na ferie, podczas ferii jeździłam, więc mi wtedy zależało bardzo, żeby chodzić do szkoły i żeby skończyć. Nie kolidowało to. Dlatego też zrezygnowałam z takiej... Ty w ogóle jesteś taka, mam wrażenie, asertywna w niektórych rzeczach, bo tak, w modelingu mogłaś zrobić wielką karierę, ale powiedziałaś nie, dziękuję. Potem się okazało, że możesz być, jesteś dobrą aktorką, grasz główną rolę w jednym z seriali, ale też powiedziałaś na własne życzenie. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Ja tu teraz będę grać i śpiewać. Dokładnie. Tak było, na prawda? Na ukulele. Na śmiesznym instrumencie. A to było bardzo odważne, bo... Wszyscy się z niego śmieją. Nie, a ja powiem, że po prostu. No to taki zabawkowy trochę instrument. Fajowy. Mała gitarka, mówią. Mała gitarka. Obraźliwe. Nie, ale wracając trochę do twojego pytania. To tak odważnie. Czy wiedziałam? To rzeczywiście trochę tak było, że u mnie się w ogóle od muzyki zaczęło, bo trafiłam do tego teatru, o którym wspomniałyśmy dzisiaj. Mhm. Jeszcze na początku ze względu na to, że to był musical, a ja śpiewałam, lubiłam śpiewać i trochę potem te sytuacje i moje życie tak się potoczyło, ale ja od zawsze kochałam śpiewać. Pisałam, najpierw komponowałam, to dobrze powiedziane, ale jakieś tam melodie wymyślałam w głowie. Potem dostałam dyktafon, no to zaczęłam je nagrywać. Potem moja starsza siostra dostała gitarę i nauczyłam się na niej grać. Tam czyli ty jesteś samoukiem takim. Tak. I potem coraz to kolejne jakieś instrumenty. A to jakieś Casio to było. Do dezodorantów kuchni? Albo nie, w łazience gdzieś tam, ha! Już co, nie, no, like a virgin. Nie, 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 to nie mojego. Ja raczej słuchałam punk rocka amerykańskiego w wieku tam właśnie 16 lat, także... To ty Avril taka Lavigne, kraina tak łagodności, słuchałaś punk rocka? Wiesz, to zawsze nie pasuje kompletnie. Nie, ja lubiłam bardzo taką ostrą muzykę. Chodziłam tam właśnie w wieku już 17-18 lat na koncerty psychobilly i rockabilly i to były piękne czasy. Słuchałam dużo muzy lat 60. amerykańskiej, girls bandów, która myślę, że w dużej mierze odcisnęła piętno na tym, w jaki sposób myślę o melodiach, komponuję i w jaki sposób układam chórki i jak aranżuję też utwory. No a teraz pojawił się folk. Tak, ten folk. Tak. Ten folk to też jest, powiem ci, spore zaskoczenie, bo to są utwory, które znamy. Mhm. A ty podajesz je troszeczkę na nowym talerzu, tak bym powiedziała. Tak. A folk, bo? Bo od paru lat słucham tej muzy, amerykańskiego folka. To jest bardzo niepopularne. W Polsce myślę, że jest niepopularny wśród... Wiesz, trochę popularyzacja właśnie serwisów streamingowych i jakichś Spotify'ów i tak dalej powoduje, że ludzie jednak troszkę się otwierają na muzę światową. Więc mam wrażenie, że jednak jest to popularne, tylko może nie w takich mass mediach naszych polskich. A jest to muzyka piękna, bardzo taka instrumentalna i ja się cieszę, że mam muzyków, którzy na tych instrumentach dają radę genialnie. No, mam pianistę, który nagle po prostu nauczył się grać na mandolinie, który gra gitarzystę, który nagle nauczył się grać na banjo. To są po prostu w Stanach ludzie od dziada, pradziada po prostu przekazują sobie ten instrument i te dzieciaki grają odkąd tylko mogą złapać gryf. Więc to jest też duże wyzwanie, że ja ich tak wrzuciłam po prostu w... No to teraz macie instrumenty, macie i teraz będziemy zespołem folkowym. Ty jesteś aż tak wymagająca? Jak to jest z tym zespołem? Wchodzisz na scenę i jest trochę wymagająca. Ja mam gdzieś wizję po prostu tego, jak to ma brzmieć, jak to ma wyglądać i mam wokół siebie ludzi wspaniałych, nie tylko muzyków, ale też fajną ekipę, która mi pomaga realizować ten mój świat i tą moją wizję.
A wymagam, no bo kurczę, to fajnie. Bo jestem wymagający, nie, bo wymagam. Bo mam wrażenie, że gdzieś w głowie mam tą wizję, której realizacja. Ale też to co, to jesteś tak cieszy, przekonana o tym, że masz rację i że twoje zdanie jest absolutnie właściwe, nie, że nie. Tam nie ma konsultacji? Nie, no właśnie to jest super. Czyli jest współpraca z ludźmi, tak, jest. Żeby czerpać z ich potencjałów. No, dobrze, już się wystraszyłam, że ty jesteś taka hetera z twarzą anioła po prostu. Nie. Może twoja córka ma słuch po tobie? Nie wiem, czy ma słuch, ale bo tego chyba jeszcze nie jestem w stanie ocenić na tym etapie, ale uwielbia tańczyć. Niestety nie za bardzo lubi, jak ja gram na ukulele, ale nie. Bardzo lubi, jak tata mój gra na gitarze klasycznej. Byliśmy ostatnio na wyjeździe i po prostu moje dziecko, które naprawdę nie jest w stanie usiedzieć przez 3 minuty w jednym miejscu, zasłuchała się, otworzyła oczy, po prostu usta. I zobaczyła, że te wszystkie dźwięki wydobywają się z was. I słuchała po prostu klasycznie. Ja kiedyś pamiętam, czytałam wywiad z córką Krystyny Czubówny, która opowiadała o tym, że ona jako dziecko, wiemy, że Krystyna Czubówna ma ten najpiękniejszy głos, tak? Którego chcesz słuchać, bo ma taki głos. Ty też masz piękny głos. No, daleko mi do Krystyny Czubówny. Ale czytałam wywiad z jej córką, która opowiadała o tym, że dla niej koszmarem było, jak codziennie wieczorem matka otwierała książeczkę i chciała jej poczytać coś na dobranoc. Wiesz, wszyscy marzylibyśmy o takiej sytuacji, ona nie mogła znieść tego głosu matki. Myślisz, że twoja córka, jak słyszy twoją muzykę, to sobie myśli, o Jezu, matka znowu z tą małą gitarką, cudzysłów, czyli z ukulele, mi tu próbuje pokazać, że muzyka jest fajna. Wiesz, dzieci czasami mają zupełnie inne poglądy. Mam taką historię, pamiętam, jak młoda miała, nie wiem, ze 3 miesiące i pierwszy raz sięgnęłam rzeczywiście po ukulele. I nawet nagrałam taki filmik, na którym właśnie te pierwsze dźwięki. To reakcja? Reakcja, płacz po prostu. Naprawdę? Bo to ciężko było ją ukoić, no. Dostała histerii, bo matka muzykuje. Nie no, słuchaj, na twoich koncertach na pewno tak nie jest, bo że ja widziałam ukulele bilety, na przykład w Warszawie już są sprzedane na jeden z koncertów. Na drugi jeszcze można coś tam znaleźć, także szybko. Wracając do tego folkowego wydania swoich piosenek, czy ty zrobiłaś to dla siebie, czy żeby pokazać ludziom, że ten folk, bo to jest amerykański folk, to jest trochę inny folk, to nie jest taki folk, który gdzieś tam nam pojawia się polski w głowie, polski, korzenny, tak. Ty chcesz nas nauczyć takiej muzyki, bo mam wrażenie, że polscy artyści nie sięgali po tego typu dźwięki wcześniej. Nie, ja nie mam w ogóle żadnych takich wielkich wizji. Ja po prostu chcę przedstawić to, co we mnie jest. Ja wychodzę z założenia, że jak się pojawią już na tym koncercie, to że ludzie, którzy są ci moi słuchacze, fani, że oni po prostu mi ufają. Mhm. I że ja im dam po prostu to, co jest we mnie najlepsze. I to jest pewnego rodzaju zmiana, ale myślę, że to nadal jest akustyczne granie, nadal delikatne, nadal przekażemy, myślę, tak samo dużą ilość piękna i spokoju, którą przekazujemy do tej pory. To była moja potrzeba. Ja 3 lata już grałam z dużym składem, dużym zespołem. Tak, i chciałam grunt, troszeczkę kameralnie wrócić do korzeni, trochę po prostu pokazać nadywanie te w pokoju utwory, tak, dla siebie. Właśnie w taki sposób, trochę jak one powstawały, bo ja zaczynałam komponować muzykę na ukulele, podróżując i w takich bardzo gdzieś minimalistycznych wersjach, nawet zanim jeszcze nagrałam pierwszą płytę, to moi przyjaciele mi doradzali, nie tak w ogóle te nagrania z telefonu opublikuj. Gdzie tam będziesz wchodzić co do studia? Co ty masz tym w telefonie? Aż tak dobre to jest? No wiesz, to ma też swój klimat. Okay, to jest po prostu zapis jakiejś chwili, jakiegoś... Tak. Potem wchodzisz do studia i jesteś w innych emocjach. I już inaczej. I jest to inne, fajne, ale... Ja to powiem ci, że ja cię lubię za tą za pozytywną stronę mocy. Bo jakiego bym nie miała dnia, jakich wiadra pomyj, by ktoś na mnie nie wylał, bo różne są dni, masz wrażenie, że wszystkie ptaki na ciebie za przeproszeniem srają, jak to się brzydko mówi, to ja sobie włączę taką Julkę i sobie pomyślę, jest radość, jest słońce, jest plaża, od razu jestem na wakacjach, nawet jeżeli jest to listopad. To miłe.
Dziękuję bardzo. Dajesz takie, tak. Bo w sumie mogłybyśmy sobie tu w słomkowych kapeluszach posiedzieć, ale dzisiaj akurat nie ma takiego słońca. Słońce jest, tylko jest strasznie zimno. Oj, u nas tam na Pomorzu jest cieplej. A daj spokój, naprawdę. Tam u was na Pomorzu. Ja tu przyjechałam, mówię, o wreszcie się u was zagrzeje, poleży sobie cieplej. Po prostu. No właśnie podobno jest teraz chyba 14 stopni, mi powiedział. A tutaj u was mapy pokazywałam rano, to nie było aż tak ciepło, ale rzeczywiście i tu i w Warszawie około 10 stopni. Co prawda na Pomorzu ma padać, więc jeżeli możesz zostać dłużej w Warszawie, to zostań, zapraszamy tutaj też. Dojeżdżamy już do naszej bazy. Ja ci dziękuję za tę rozmowę. Następnym razem z instrumentem, bo inaczej do samochodu nie wpuszczę. Dobrze. Jedziemy, bo ja akurat niedaleko tutaj się zatrzymałam. Tak, gdybyś nie powiedziała, gdzie mieszkasz, to by się skończyło potem instrument. Tak, dobrze. To kolejny muzyk. Jego instrument zdecydowanie w samochodzie się nie zmieści. Chociaż są takie mini takie. Wiem, mój synek ma coś takiego, ale żeby to był dobry dźwięk, nie powiem. Dzięki. Dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia.